To miejsce od lat popadało w ruiny. Teraz ma szansę zyskać nowe życie. Teren po byłym tartaku w Rucianem Nidzie dzięki staraniom władz gminnych jest już w rękach gminy. W ciągu najbliższych lat zmieni się nie do poznania. To jest 14 hektarów, szanowni państwo. To jest drugie miasto i drugie życie dla Rucianego. Zabiegamy o wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego na budowę promenady i portu. Łącznie to jest około 1,5 kilometra promenady ze wszystkimi atrakcjami. Miasto wkrótce ogłosi konkurs na koncepcję urbanistyczną. Po wyborze zwycięzcy kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu. W oczekiwaniu na budowę nowego portu miasto skutecznie realizuje projekty w duchu eko. Dzięki dofinansowaniu panele fotowoltaiczne zostały już zamontowane na dachach szkół podstawowych numer 1 i 2. Dzięki temu w zasadzie obydwie szkoły będą samowystarczalne, jeśli chodzi o energię elektryczną. Ekologiczne rozwiązania w postaci oszczędnych lamp pojawiły się też wzdłuż Alei Wczasów. Przy okazji wybudowano tu nowy chodnik oraz zadbano o infrastrukturę podziemną. Czas było podjąć inicjatywę i tutaj nie budowaliśmy tego z środków zewnętrznych. Budowane to było z wkładu tylko i wyłącznie gminy. Ponad 5 milionów inwestycja, ponad 9 kilometrów budowy wodociągu, zaopatrzenie w wodę naszych mieszkańców. Ruciane Nida aktywnie włącza się we współpracę zagraniczną. Dzięki wspólnemu projektowi z miastem Górujewsk w obwodzie kaliningradzkim udało się pozyskać duże dofinansowanie na szereg inicjatyw. Dostaliśmy na ten projekt 90% dofinansowania z programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Otrzymaliśmy na cały projekt, a więc zarówno dla nas, jak i dla Górujewska 2 miliony euro. Efektem jest przebudowa ulicy Krajeckiego wraz z dojazdami od ulic Kolejowej oraz Polnej w Rucianem Nidzie. Udowodniliśmy naszą transgraniczność, tak? Ta droga łączy się bezpośrednio z drogą krajową numer 58. Do nas można przyjechać wtedy już siecią dróg od przejścia granicznego bez ledy. W ramach współpracy z miastem Górujewsk Ruciane Nida zorganizuje też zlot zabytkowych samochodów oraz konferencję poświęconą bezpieczeństwu na drogach. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv